Studio Rzeczy o Polityce. Pierwszy gość, senator Marek Borowski. Dzień dobry. Ośmioma głosami przepadła idea, aby projekt obywatelski o prawach kobiet został skierowany do komisji, tak jak projekt zaostrzający prawo aborcyjne. Tymczasem 29 osób w Platformie Obywatelskiej, 10 osób w Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu. 3 osoby z Platformy Obywatelskiej głosowały przeciw skierowaniu do komisji, mimo dyscypliny. Co się stało? Na to pytanie już muszą odpowiedzieć liderzy tych partii. Jest trudno powiedzieć. Oczywiście trzeba być realistą. Wiadomo, że projekt Ratujmy Kobiety, prezentowany przez Barbarę Nowacką, i tak nie miał najmniejszych szans, nawet gdyby został skierowany do komisji. Ale wizerunkowo to nie wygląda najlepiej. No to czułaby się wtedy w komisji jakaś dyskusja. Występowaliby eksperci, można by bronić racji. Oczywiście. Byłoby lepiej, gdyby ten projekt się w komisji znalazł. Tym bardziej, że jak pamiętamy, idea czy pomysł taki, czy zobowiązanie wręcz do tego, żeby projekty obywatelskie nie były odrzucane w pierwszym czytaniu, wyszedł od PiSu. To PiS przed wyborami. 58 posłów PiSu głosowało za skierowaniem do komisji. Oczywiście PiS nie przestrzega własnych zobowiązań w tym zakresie, żeby sprawa była jasna, bo znaczna większość oczywiście głosowała za odrzuceniem. No ale jeżeli już PiS wystąpił z taką obietnicą i z takim pomysłem, no to tym bardziej opozycja powinna go przestrzegać wobec projektów, które są może nie zawsze zgodne z przekonaniami niektórych posłów opozycji, ale jednak przeciwne w stosunku do propozycji pisowskich. Więc to jestem trochę rozczarowany tym, że ten projekt nie trafił do komisji. Czy to są wpadki, czy to jest nieposłuszeństwo wewnątrz na przykład Platformy Obywatelskiej? Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Oczywiście kwestie aborcyjne są kwestiami szczególnie drażliwymi. I w zasadzie jest coś takiego jak brak dyscypliny w takich sytuacjach. To znaczy generalnie rzecz biorąc, żadne ugrupowanie nie ogłasza dyscypliny. Tutaj akurat Platforma ogłosiła dyscyplinę, ale przecież nie w kwestii głosowania za tym projektem, tylko w kwestii skierowania go do komisji. I dalszych prac. No, potem w ostatecznej wersji już można oczywiście wybierać. No jest to pewne rozchwianie. Przy czym jeśli chodzi o Platformę, to może nie jestem specjalnie zaskoczony, bo tam zawsze był problem z tym, ale jeśli chodzi o Nowoczesną, to jestem. Czy to jest kompromitacja opozycji? Bo mamy do czynienia z taką serią. Niedawno przeprowadzono zmiany w ustawie dotyczących chorób zakaźnych zwierząt, które pozwoliły myśliwym na to, by wchodzili do parków narodowych i rezerwatów, by doprowadzali, składali wnioski o ukaranie grzywną i możliwość takiej grzywny dla spacerowiczów, którzy przeszkadzają w polowaniu, grzybiarzy. No niesamowite uprawnienia, o które już od dawna lobby myśliwskie zabiegało. I znowu cała opozycja głosowała za. Wpadka, nieuwaga. Potem się okazało, że przepraszają. Ale za późno, bo jest podpis prezydenta. Teraz będą zgłaszali poprawki do tej ustawy. Oczywiście jak one zostaną przyjęte przez większość, to mogę się tylko domyślać. Trochę moim zdaniem na to wszystko rzutuje brak współpracy opozycji. Współpracy takiej bieżącej. To znaczy jest porządek obrad za tydzień. No, trzeba się spotkać wspólnie, trzeba szybko ocenić te projekty, trzeba być może skonsultować to szybko z jakimiś organizacjami pozarządowymi, z jakimiś ekspertami i spróbować dopracować się wspólnego stanowiska. No, taką propozycję wysunął Schetyna, jeśli chodzi o tak zwane wspólne prezydium z Nowoczesną. No, rozumiem, że nie chodzi tu o organizacyjne wspólne prezydium, bo to trochę bez sensu by było, tylko raczej o ciągłe spotkania. Do tego jeszcze powinien dojść PSL. Myślę, że nie zaszkodziłoby również, gdyby w takich spotkaniach brał także udział przedstawiciel lewicy pozaparlamentarnej, która ma swoje doświadczenia i swoje uwagi. Też o to doświadczenie chciałam pana zapytać, bo
Przecież kiedyś partie duże, czy to było duże SLD, czy Unia Wolności, czy potem AWS, nawet same wewnątrz inaczej pracowały chyba nad ustawami. Podczas posiedzenia klubów zawsze był ktoś odpowiedzialny za daną ustawę, przedstawiał zagrożenia, powody, dla których można poprzeć albo odrzucić. Teraz dotyczy to niewielkiego procenta ustaw, które są omawiane w Sejmie. Nie ma chyba tego typu pracy. Nie wiem, jak to wygląda wewnątrz klubów. No, ja jestem senatorem niezależnym, w posiedzeniach tych klubów nie biorę udziału. Oczywiście tak powinno być. Czasami, no, to mogę tylko podać na usprawiedliwienie, obecna większość przyjmuje taki tryb procedowania, który prawie że to uniemożliwia, to znaczy z dziś na jutro. I wtedy no, trzeba się błyskawicznie jakoś orientować. Ale oczywiście, jeśli chodzi akurat o te, o których tutaj mówimy, te tak nie było. To były projekty obywatelskie, przecież znane od dawna, więc można było to wszystko przewidzieć. No, konkludując, uważam, że współpraca tych klubów byłaby bardzo pożyteczna właśnie między innymi z tego względu, dlatego że jest spora liczba tych ustaw. I powiedzmy sobie, że w sytuacji, w której więcej osób się tym interesuje, to jest większa szansa na to, że wyłapią różnego rodzaju pułapki, które się w nich znajdują. Jeżeli to jest wrzutki, tak. Jeżeli to jest każdy klub sobie, no to już się robi problem. PSL ma 15 posłów. Tych 15 posłów musi obsłużyć wszystkie ustawy. Nowoczesna jest niewiele większa, 26, prawda? Tylko Kukiz nie ma problemu, bo tam każdy głosuje jak chce. No tak, ale to też jednak świadczy o pewnej wolności, która została zachowana i pluralizmie światopoglądowym w ruchu Kukiz 15. No dobrze, tylko to raczej moim zdaniem zaowocuje tym, że w najbliższych wyborach Kukiz straci. Porozmawiajmy w takim razie o tym, co jest tematem ostatnich tygodni. Dokonała się rekonstrukcja, są nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego. Sam Mateusz Morawiecki jest nowy na stanowisku premiera po pierwszych doświadczeniach. Jak można ocenić sam ten okres przejścia od jednego rządu do drugiego? Czy PiS to zrobił sprawnie? Początkowo były tu różnego rodzaju zastrzeżenia, że to się ciągnie jak telenowela, serial brazylijski i tak dalej. No, ja brałem udział wtedy w takich debatach i miałem takie pytania. No, odpowiadałem w ten sposób, że podejrzewam, że toczą się jednak dość twarde dyskusje dotyczące tej rekonstrukcji, że najpierw zrobiono szybki ruch, sprowadzający się wyłącznie do zamiany Morawiecki zamiast Szydło, Szydło zamiast Morawieckiego na to samo miejsce jakby. Tylko po to, żeby pokazać, że jest zmiana, a później nastąpi wymiana ministrów. Pytanie było, jak daleko ona pójdzie. Muszę powiedzieć, że poszła dość daleko. No tak, 9 osób w różnych konfiguracjach, bo to nie jest tylko dojście nowych osób, to nie jest odejście kilku ministrów, ale także zmiana nazw ministerstw. Inne ustawienie, pewnie będzie trzeba nowelizować ustawę o działach, czy czasem odcięcie jakiejś części, jak w wypadku infrastruktury i budownictwa. Budownictwo gdzieś się zagubiło. Do czego te zmiany prowadzą? Jaki to ma być rząd? Jeśli chodzi o te zmiany strukturalne, to gdyby ta rekonstrukcja sprowadziła się wyłącznie do zmiany premiera i zmian strukturalnych, to prawdopodobnie opinia publiczna powiedziałaby, że strata czasu. No, 2 tygodnie, 3 tygodnie ciągnięto i właściwie co zrobiono. W tym przypadku jednak wymiana niektórych ministrów była znacząca. Których? No, odejście Macierewicza, Szyszki, Radziwiłła, Waszczykowskiego. To były osoby, które miały bardzo negatywne notowania w opinii publicznej, a jednocześnie, jeśli chodzi o Macierewicza i Szyszkę, przecież wiemy, że są to ulubieńcy dyrektora Rydzyka, można powiedzieć ich ambasadorowie, jego ambasadorowie w rządzie, więc prawdopodobnie nie było łatwo się z nimi rozstać. Była tu i rola prezydenta. Myślę, że i sam Morawiecki
rozumiał dobrze, że jeżeli to nie będą znaczące posunięcia, to on sam od razu straci na samym początku. No tak, ale PiS i tak ma niezłe notowanie. Jeszcze przed tą wymianą zyskiwał powyżej 40%, więc może nie musiał się przejmować tym, że jeden czy drugi minister nie jest tubiany, nie ma poparcia. No to jest tak, że no tam było 38-40% rzeczywiście, ale jest tak, że zapowiada się rekonstrukcja rządu, w związku z tym są określone oczekiwania. I przecież te oczekiwania były formułowane, że no, powinien odejść Macierewicz, powinien odejść Szyszko. I gdyby się okazało, że oni zostają, to nie pozostałoby bez wpływu na te notowania. Więc wydaje mi się, że tutaj ten z takiego, powiedziałem, PR-owskiego punktu widzenia, to ten zwrot był znaczący. Podkreślam tylko, no, znaczy, panie redaktor, no trudno się martwić, że odszedł Macierewicz. No, ale to nie prawda. Wygląda pan na zmartwionego rzeczywiście. No nie, no ja jestem przeciw polityce dobrej zmiany, jestem przeciw temu rządowi, natomiast no nie jestem jakiś hipokrytą. No, uważam, że dobrze się stało, że ci ludzie odeszli, bo byli szkodnikami. No. Mariusz Błaszczak, Domon, Joachim Brudziński. To już jest inna sprawa. O Joachimie Brudzińskim nic nie można powiedzieć, bo do tej pory, o ile pamiętam, funkcji rządowych nie pełnił. Natomiast jeśli chodzi o pana ministra Błaszczaka, no to nie jest postać, że tak powiem, o której można mówić dobrze. Na stanowisku ministra spraw wewnętrznych raczej się nie popisywał swoimi wypowiedziami. Co będzie robił w Ministerstwie Obrony, nie wiem, bo tym się nie zajmował nigdy, a tam jest wszystko rozbabrane. Więc jak sobie da radę, trudno mi powiedzieć. Może to, że zszedł z tej pierwszej linii mówienia o tym, co Polsce zagraża, a co nie zagraża w sensie bezpieczeństwa wewnętrznego, o uchodźcach, o demonstracjach, to może lepiej. To może lepiej, bo już będzie miał mniej okazji do mówienia o tym. Bardzo bym chciał, żeby Brudziński no, troszkę zmienił styl kierowania tą formacją. Natomiast pozostaje kwestia generalna. Znaczy, oczywiście ten ruch miał na celu ocieplenie wizerunku na zewnątrz w dużym stopniu w stosunku do Unii Europejskiej. Te pierwsze próby, które podjął Morawiecki, oczywiście one są lepsze niż to, co robiła Beata Szydło, która sama się obrażała i wszystkich obrażała. No ale wielkich sukcesów też nie było. Nie. I ona myślę, że raczej pogłębiła ten spór. Natomiast Morawiecki próbuje go załagodzić. No ale pole manewru ma niezbyt duże i te pierwsze próby, rozmowy z Junckerem, one pokazały, że no nie przekonał Komisji Europejskiej, że zmiana taka, że teraz jest Morawiecki, że paru ministrów, powiedzmy sobie, kontrowersyjnych usunięto, że to oznacza, że można już przejść nad tym wszystkim, co tu w Polsce się stało, do porządku dziennego. A nie będzie takiej próby? Co może zrobić partia, która ma już ponad 40%, bo w ostatnich badaniach Ibrisu dla Rzeczpospolitej, wcześniej dla Onetu, rzeczywiście te wyniki są 42-43%. Co partia polityczna w takiej sytuacji powinna zrobić? Znaczy ma oczywiście dwa wyjścia. Pierwsze to takie, że idzie dalej tym torem, prawda, i stara się jeszcze zwiększyć to poparcie. To możliwe? Moim zdaniem nie za bardzo. Moim zdaniem nie za bardzo, dlatego że to, co napędzało do tej pory PiS, to przede wszystkim były wyniki gospodarcze. Niskie bezrobocie, spory wzrost płac, oczywiście 500+, wiek emerytalny, prawda? To były te sprawy, które budowały wysokie poparcie. One się wyczerpują. 500+, no już jest po prostu. Wiek emerytalny też, prawda? Wzrost gospodarczy i właśnie tu jest problem, dlatego że no ze wszystkich znaków na niebie i ziemi wygląda, że ten wzrost gospodarczy nie będzie już jeszcze w tym roku jako tako, powyżej 4%, natomiast w następnych latach jednak niżej, ponieważ inwestycje są na jednak dość niskim poziomie. I tu się nie udało temu rządowi tych inwestycji rozkręcić. W związku z tym
można powiedzieć, że w dalszej perspektywie strategzy PiS-u mogą dojść do wniosku, że tego wyniku się już nie da podnieść. Że te 40%, 42% to jest góra. No, w takiej sytuacji można by spróbować przyspieszonych wyborów. Ja napisałem... Żeby utrzymać stan posiadania. Nie, zwiększyć. Zwiększyć. Jeżeli się uda zaskoczyć... Ten, który jest teraz w sondażach. Jeżeli się uda zaskoczyć opozycję taką decyzją, to można zwiększyć stan posiadania moje w Sejmie. Być może potem razem z Kukizem uzyskać nawet większość konstytucyjną. To byłoby marzenie Kaczyńskiego. I teraz tak, czy to jest możliwe? No właśnie, jak to zrobić? Napisałem w ostatniej polityce w felietonie, żeby wszyscy zwrócili uwagę, a zwłaszcza opozycja, żeby zwróciła uwagę na artykuł 225 Konstytucji. On mówi o tym, że jeżeli w ciągu 4 miesięcy od daty, kiedy projekt budżetu wpłynął do Sejmu, nie zostanie ostatecznie uchwalony budżet przedłożony prezydentowi, to prezydent może, nie musi, ale może w ciągu 14 dni skrócić kadencję, rozwiązać Sejm po prostu i ogłosić wybory. Przy czym te wybory muszą się odbyć w bardzo krótkim czasie, 45 dni. Termin na złożenie list jest 20-dniowy. Otóż oczywiście na razie wszystko idzie według planu, względnie. Sejm teraz uchwala budżet, za tydzień Senat zajmuje się budżetem, zgłasza ewentualne poprawki. A czas jest do 24 stycznia. Do 29. Do 29. Senat zgłasza poprawki. 24-25 Sejm zajmuje się poprawkami. No i teraz, panie rektor, wyobraźmy sobie, że PiS dochodzi do wniosku, że warto jednak taką operację przeprowadzić jak przyspieszone wybory. Co może zrobić? Wcale nie opóźnia uchwalania tego, bo to wtedy będzie widać, że tylko są że poprawki się uchwala. W Senacie. Jest, wszystko jest. 24-25 Sejm przyjmuje, odrzuca te poprawki i marszałek Kuchciński z przekazaniem tego budżetu prezydentowi czeka 4-5 dni i dopiero przekazuje. To znaczy przekazuje dzień po terminie. Otóż oczywiście konstytucja, ten przepis, w tym przepisie chodziło o to, że budżet nie jest uchwalany w ciągu 4 miesięcy i wszyscy zakładali, że po uchwaleniu marszałek natychmiast przekazuje prezydentowi. Tak, ale to obarcza marszałka odpowiedzialnością za niedopełnienie obowiązku, nie ma niedopełnienia. Jest przesłanie budżetu. Nie ma niedopełnienia. W konstytucji nie jest powiedziane, że on musi w terminie przekazać. On musi przekazać po prostu i tyle. Zresztą, panie rektor, dla mnie to jest jasne. Tak powinno być. Tylko PiS nauczył nas przez te 2 lata, co robi z konstytucją. Jak ją wygina, łamie, interpretuje na swój sposób i tak dalej. I nie zdziwiłbym się, gdyby marszałek Kuchciński przekazał to nie po 3 dniach, jak zwykle, bo tam się jeszcze sprawdza. Jeszcze służby legislacyjne po uchwaleniu sprawdzają, czy wszystko jest dobrze. I to z reguły trwa jakieś 3 dni. Tylko dłużej by trochę sprawdzali, prawda? I prezydent dostałby z możliwością rozwiązania Sejmu. Opozycja kompletnie nieprzygotowana do tego. W rozbiciu. Ale prezydent chyba też na to nie jest przygotowany. Proszę pani, rzeczą opozycji jest przewidywać. Być może to nie było w zamysłach PiS-u. Być może. Ale być może było. I co wtedy? Więc to może być umowa. Prezydent przecież nie jest odrębnym bytem od PiS-u. Zresztą do tego można dorobić całą ideologię. Można powiedzieć, proszę państwa, prezydent wystąpi i powie, proszę państwa, Polsce się zarzuca, rządowi się zarzuca, Unia Europejska zarzuca niepraworządność, że my tu łamiemy różne standardy, reguły, że ludzie są niezadowoleni. Sprawdźmy, czego sprawdźmy. Chce suweren. Tak, niech suweren się wypowie. No proszę, jaka piękna legenda, tak? Więc moją rzeczą, no jako wprawdzie pojedynczego członka opozycji, no ale jednak jest przestrzeganie. Ja byłem w Komisji Konstytucyjnej, ja wiem, jak ta konstytucja jest zbudowana i przez 2 lata obserwuję, z jaką bezczelnością PiS tę konstytucję łamie, interpretuje na swój sposób i tak dalej. W związku z tym bardzo bym nie chciał, żeby
opozycja została zaskoczona i pójdzie w rozbiciu do tych wyborów. Nie wiadomo, czy wszystkie ugrupowania zdołają w ogóle zebrać listy zebrać, prawda? Zgłosić kandydatów i tak dalej. No i PiS będzie triumfował, bo suweren się wypowiedział i tak dalej. No więc powiadam, może to wszystko nie było w zamyśle. Może nie, ale może było. Tym bardziej, że o ile pamiętam, w 2006 roku, kiedy PiS rządził, Kaczyński zdecydował się na rozwiązanie Sejmu poprzez głosowanie zwykłe w 2007 roku, bo tam rządu się nie dało już utrzymać i tak dalej. Pękła koalicja. Ale w 2006 roku, kiedy miał bardzo wysokie powodzenie, zupełnie serio rozpatrywali przyspieszone wybory, być może właśnie tą metodą. Odstąpili od tego z jakichś powodów, ale znają ten, jak to lud mówi, myk. Więc uznałem, że napisałem to delikatnie w felietonie, ale dostałem szereg pytań, no to co wynika z tego artykułu 220? Już każdy przeczytał, ale nie powiązał tego z tą możliwością. Otóż to właśnie wynika. To jest taka możliwość, więc dzisiaj jeszcze uważam, że opozycja powinna się spotkać, powinna przedyskutować ten temat, zastanowić się, a jeśli, to w jaki sposób reagować. Z tym, że ja myślę, że ujawnienie tego raczej spowoduje, że nic z tego nie będzie, jeżeli nawet był taki zamysł, dlatego że sukces byłby dla PiS-u tylko wtedy, gdyby to było z zaskoczenia. Jeżeli to nie będzie z zaskoczenia, to już nie. Ja uważam, że PiS powinien rządzić 4 lata. Nie powinien kombinować wcześniejszych wyborów. Na razie zanosi się na to, że to nie będą 4 lata, tylko 8, zgodnie ze wszystkimi możliwymi sądami. Być może. Na razie niech rządzi 4 i w ciągu 4 lat niech pokaże, że to wszystko, co zaczął robić, rzeczywiście nie zakończy się problemami. Bo tak jak powiedziałem, na razie napędzamy ten wzrost konsumpcją. A konsumpcją długo się nie da napędzać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za rozmowę. Moim gościem był senator Marek Borowski.